Cześć, z tej strony Grzegorz Myszor i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zagrać utwór Czarny chleb i czarna kawa. Posłuchaj, jak on brzmi. To jest bardzo prosta melodia, ciągle powtarzająca się przez cały utwór. Tylko tyle potrzebujemy, żeby zagrać cały utwór. Jak już mówiłem, jest to bardzo proste. Tylko trzy chwyty, najprostsze możliwe bicie. Zaczynamy. Chwyć A mol. I jakie jest bicie? Dwa razy w dół, dwa razy w górę, dół i góra. Ale każdy chwyt gramy dwa razy, czyli bijemy dwa razy w dół, dwa razy w górę, dół, góra i powtarzamy to na tym samym chwycie. Na A mol. Trochę wolniej przećwiczmy. Dwa razy w dół, dwa razy w górę, dół, góra i musi to być dynamicznie zagrane. Gramy to dwa razy. Ok, po tym chwycie przechodzimy na C-dur i tu tak samo, gramy C-dur dwa razy tym samym biciem. Dwa razy w dół, dwa razy w górę, dół, góra, jeszcze raz. Dwa razy w dół, dwa razy w górę, dół, góra, teraz już dynamicznie. Ok, trzecim chwytem jest G-dur i tak samo gramy. Dwa razy w dół, dwa razy w górę, dół, góra. Drugi raz, dwa razy w dół, dwa razy w górę, dół, góra. Dynamicznie sobie przećwiczmy. I po tych trzech chwytach wracamy na A-mol. I A-mol jest tak jakby czwartym w kolejności chwytem. I tak samo, to już umiesz. Ta piosenka jest tak prosta, że nic więcej już nie potrzeba, żeby zagrać cały utwór. Przećwiczmy to sobie dla utrwalenia. Zaczynamy. A-mol. C-dur. G-dur. I A-mol. Jeszcze raz A-mol, C-dur, G-dur i A-mol. No i takim sposobem umiesz już zagrać cały ten utwór. Jeśli masz taki problem, że na przykład jesteś facetem i masz niską skalę głosu i nie potrafisz czegoś zaśpiewać, możesz sobie zmienić tonację, przesuwając tonację o jeden ton w górę. Jak to zrobić? Zamiast A-mol chwytamy H-mol, zamiast C-dur chwytamy D-dur, a zamiast G-dur chwytamy A-dur. I brzmi to tak. Tak brzmi ta pierwsza tonacja podwyższona o jeden ton w górę. Ale jeżeli jeszcze Ci jest za mało, możesz podnieść od podstawowej tonacji dwa tony w górę, grając cis-mol zamiast a-mol, e-dur zamiast c-dur i h-dur zamiast g-dur. Brzmi to tak. Masz te trzy melodie, możesz sobie wybrać zależnie od Twojej skali głosu do śpiewania już docelowego. Ogólnie ta piosenka jest bardzo dobra, znają ją w zasadzie wszyscy, dużo osób jej poszukuje, także jeżeli siądziesz przy ognisku, zagrasz ze znajomymi, wszyscy będą bardzo zadowoleni. No i w tym wideo poradniku już to wszystko. Jeżeli Ci się podobał, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas na Facebooku. Tekst z chwytami i z tymi tonacjami znajdziesz na stronie jakzagrać.pl. Link jest tam na dole w opisie. Udostępnij też wideo poradnik znajomym, byście mogli usiąść przy ognisku, zagrać ten utwór i razem się dobrze bawić. Tymczasem trzymaj się. Do zobaczenia. Na razie.